5500 lat temu. Obszar dzisiejszej Polski. Olbrzymie kamienne głazy, ułożone w trójkąt, wypełnione ziemnym nasypem, wyznaczają miejsce ostatniego spoczynku jednego z najbardziej znaczących ludzi tamtej, zamierzchłej epoki sprzed 5500 lat. Kim był, że zasłużył na hołd w postaci trudu zbudowania tak gigantycznego 150-metrowego grobowca, którego aż do dziś nie zdołał pokonać czas? Wodzem, szamanem. Ile znaczył dla tych, którzy przy pomocy, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, prymitywnych narzędzi i gigantycznego zbiorowego wysiłku budowali dla niego ten grób, na długo przed tym, nim powstały egipskie piramidy i kamienny krąg Stonehenge? A może grobowiec megalityczny to tylko element swoistej demonstracji siły i symbol jedności organizacyjnej pewnej ówczesnej grupy ludzi? Megality to największa tajemnica ludności kultury pucharów lejkowatych, nazwanej tak przez archeologów od kształtu naczyń, które wytwarzali. Ale to tajemnica nie jedyna. Po tych, którzy ją tworzyli, pozostały gliniane naczynia i ich skorupy z najstarszym na Ziemi zachowanym wizerunkiem wozu. Narzędzia, fragmentaryczne pozostałości osad, w których żyli. To z tych elementów wyłania się obraz ludzi, którzy pierwsi zaczęli prowadzić osiadły tryb życia. Ludzi, którzy uprawiali kilka gatunków zbóż, hodowali zwierzęta, odławiali ryby, polowali, a co najważniejsze, czy też najbardziej spektakularne, uprawiali ziemię, używając do tego wprowadzonego przez siebie radła zaprzężonego w woły. Ludzi, którzy do transportu używali czterokołowych wozów, chociaż według dotychczasowej wiedzy wóz taki został wynaleziony kilka wieków później w Azji. Ludzi, którzy wydobywali krzemień na przemysłową wręcz skalę i prowadzili nim handel na odległość kilkuset kilometrów. Nadto posiadali zmysł artystyczny, wytwarzali ozdoby, uprawiali rzemiosło. Udoskonalili sztukę wyrobu kamiennych toporów bojowych, co pokazuje, że byli nie tylko rolnikami, ale potrafili też walczyć. Umiejętnie potrafili wytwarzać i zdobić naczynia z gliny, prząść, tkać i wytwarzać odzież. Nieobce były im zasady astronomii. Posiadali system wierzeń, towarzyszył im aspekt duchowości. Megality. Historia sprzed 5500 lat. Skąd wzięła się ta kultura zwana kulturą pucharów lejkowatych? Pierwsza, która na dzisiejszym obszarze ziem polskich zamiast tylko żyć w zgodzie i z tego, co daje otaczająca natura, postanowiła odcisnąć na niej swoje trwałe piętno, skutecznie podejmując pierwsze próby jej ujarzmienia i podporządkowania. Ta grupa ludzi, którą my jako archeolodzy nazywamy ludnością kultury pucharów lejkowatych, oczywiście nazwa pochodzi od najbardziej charakterystycznego, najbardziej typowego dla nich naczynia, czyli takiego puchara o bardzo szeroko rozchylonej szyjce, właśnie tak lejkowato otwartej, jest pierwszą grupą ludności rolniczej, która pojawia się na terenie Europy Środkowej i właśnie nie przychodzą znikąd. Właściwie oni tutaj powstają, ta jednostka kulturowa powstaje tutaj, na terenie strefy wielkodolinnej niż europejskiego, a więc na obszarach mniej więcej dzisiejszych Kujaw, Wielkopolski, pewnie także obszarów bardziej położonych na północny zachód. Działo się to mniej więcej tak początki, no powiedzmy 4100-4000 lat przed naszą erą. Zamieszkiwali oni cały teren Polski, we wszystkich właściwie obszarach naszego kraju, od Morza Bałtyckiego po Pogórza odkrywamy ich pozostałości, osady i cmentarzyska. Wiemy, że był to lud stosunkowo liczny, jak na ówczesne czasy i bardzo umiejętnie wykorzystywał wszystkie zasoby środowiska. Potrafił uprawiać zarówno lekkie ziemie piaszczyste o małej wydajności, jak i bardzo bogate, zasobne, na przykład lesy podkrakowskie.
Osiadłość tego ludu jest oczywiście pewna, natomiast wydaje się, że funkcjonowanie jednej osady w jednym miejscu nie było jakąś bardzo długą tradycją. Raczej te osady się przemieszczały w pewnym rejonie. Badania archeologiczne wskazują na zamieszkanie kultury pucharowo-lejkowatych w stosunkowo niewielkich osadach, wielorodzinnych, ale to nie były olbrzymie założenia. Raczej w jednym miejscu mieszkało kilka, rzadziej kilkanaście rodzin. Budownictwo było oczywiście drewniane. Konstrukcja nośna domu była oparta o pale wbite w ziemię i to była podstawa konstrukcji dachu. Natomiast ściany były raczej budowane z lekkich materiałów typu plecionek różnego rodzaju, dość często wylepiane gliną dla ocieplenia i izolacji zewnętrznej. Domy ludności kultury pucharów lejkowatych można było stosunkowo łatwo przenieść. Być może temu też zawdzięczamy właśnie ten sukces taki demograficzny, a jednocześnie wielką ekspansję terytorialną. W pewnym momencie, kiedy to ich osadnictwo już ustabilizowało się bardziej, a i tej ludności było więcej, pojawia się tutaj zupełnie nowe, ciekawe zjawisko, którego wcześniej nie było w tej części Europy, a mianowicie znoszenie wielkich konstrukcji megalitycznych, czyli budowanych z wielkich głazów, wielkich kamieni, tak zwanych właśnie z grecka megalitami. Pierwsi rolnicy zaczynali najprawdopodobniej od gospodarowania na niewielkich powierzchniach. Przede wszystkim miały one im zapewnić rezerwę żywności i być dużym uzupełnieniem tego, co pozyskiwali do jedzenia, polując, łowiąc i zbierając. Przez setki lat ulepszali metody uprawy, rozszerzali ilość uprawianych gatunków zbóż i roślin. Dzięki analizie makroszczątków roślinnych, które znajdujemy również na terenie osad lub ich w pobliżu, w torfie czy w innych substancjach organicznych, potrafimy dokładnie określić rośliny, które były użytkowane. Jest to co najmniej kilkadziesiąt gatunków bardzo zróżnicowanych, służących zarówno w lecznictwie, jak i do wyżywienia, oczywiście również jako pasza dla zwierząt. Znali już przynajmniej cztery, może nawet pięć gatunków pszenicy, które uprawiali, dwa gatunki jęczmienia, także owies, żyto wtedy chyba było raczej jeszcze tylko chwastem. A więc to były te podstawy gospodarcze tej ludności, czyli mamy rośliny jadalne, rośliny przemysłowe, jak na przykład len, chociażby czy konopie, które służyły do wytwarzania różnego rodzaju włókien, do sporządzania tkanin, które też wtedy już są znane. I były też te rośliny lecznicze albo magiczne, tak jak mak, les lekarski. W ostatnich czasach jesteśmy prawie już pewni, że wyjątkową uprawą znaną przez społeczności kultury pucharów lejkowatych był mak. I nawet są pewne koncepcje, że dzięki tej znajomości taki dynamizm rozprzestrzenienia się nastąpił. Z uprawą maku związane jest nawet bardzo ciekawe i wyjątkowe naczynie, tak zwana flasza z kryzą, która przypomina kształtem makówkę. I są osoby, które dowodzą, że w tych naczyniach przygotowywano jakieś substancje związane z przetwórstwem maku. Co bardzo ciekawe, w grobach pod nasypami, czyli wewnątrz grobowców, dość często jako nieliczne wyposażenie zmarłego znajdujemy właśnie taką flaszę z kryzą. Rolnicy epoki kultury pucharów lejkowatych rozwinęli też hodowlę zwierząt. Hodowano głównie bydło, przynajmniej dwie rasy bydła, tak zwane bydło duże, turze, jak i bydło krótkorogie, mniejsze. Oczywiście nawet to bydło turze ówczesne było mniejsze od tych współczesnych krów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Drugim bardzo popularnym gatunkiem zwierząt hodowlanych wtedy to były świnie. Na kolejnym miejscu można by powiedzieć stała owca z kozą. Mówimy często owca z kozą, dlatego że ich szkielety są tak podobne, że archeolodzy często w ogóle nie potrafią ich odróżnić. Dlatego niewątpliwie mamy takie trzy grupy zwierząt. Bydło na pierwszym miejscu zawsze, świnia na drugim i ta owca z kozą na miejscu trzecim. No i do tego pies jako kolejne zwierzę domowe, ale pies był znany właściwie od paleolitu, od tysięcy lat, jako towarzysz, zwierzę, które ułatwiało polowania na przykład człowiekowi. Na pewno te zajmowali się łowiectwem, tak jak i wcześniejsze grupy ludzkie, ale to łowiectwo na takie główne ssaki leśne, czyli jelenie, sarny, dziki, miało mniejsze znaczenie. Przede wszystkim byli to jednak hodowcy. Z
pokolenia na pokolenie obsiewane tereny zajmowały coraz większy obszar. Stało się to przede wszystkim dzięki wprowadzeniu radła zaprzężonego w woły. Dla rolnictwa ówczesnej epoki był to moment przełomowy, by nie rzec rewolucyjny. Ludność kultury pucharów lejkowatych była pierwszą, która tu na naszym terenie przynajmniej nauczyła się wykorzystywać siłę pociągową zwierząt. Ja już wspominałem, że byli to hodowcy, a więc hodowali także i bydło. Mamy dowody takie też, że część tego bydła, oczywiście samców, część byków była kastrowana, celowo kastrowana, a więc oczywiście powstawały w ten sposób woły, które można było wykorzystywać. Mamy kilka miejsc w Polsce takich, gdzie odkryto w sposób nienaruszony pozostałości orki. I są to miejsca tylko i wyłącznie oczywiście pod nasypami grobowców, gdzie przez te 5,5 tysiąca lat ziemia nie była w żaden sposób naruszana. Z badań prowadzonych w wielu regionach Polski wynika, że intensywność rolnictwa w epoce kultury pucharów lejkowatych powtórzyła się na tych terenach dopiero po kilku tysiącach lat. Rolnictwo, choć podstawowe i niezwykle istotne dla egzystencji ludzi epoki kultury pucharów lejkowatych, praktycznie nie pozostawiło po sobie trwałego śladu. Jest jednak coś niezwykle wyjątkowego i spektakularnego, co po tej kulturze przetrwało do naszych czasów. Najstarsze na powierzchni zabytki na ziemiach polskich – megality. Te najlepiej zachowane znajdujemy w Wietrzychowicach i Sarnowie na Kujawach. Nazywane są one grobowcami kujawskimi. Stanowią one wielką, pełną pytań, największą tajemnicę tamtej epoki i ludzi, którzy ją tworzyli. Kiedy je budowano? Prawdopodobnie zaczęto budować je po pewnym okresie czasu zamieszkiwania kultury pucharów lejkowatych. Oznaczenia wieku bezwzględnego związane z grobowcami są nadal bardzo rzadkie. Niestety większość z nich została zbadana archeologicznie przed powstaniem metody C14. Profesor Konrad Jerzdecki, który w latach 30. XX wieku odkrył zgrupowania grobowców kujawskich w Leśniczówce, Wietrzychowicach i Obałkach, opracował własną, wtedy rewelacyjną metodę badań grobowców kujawskich. Określał, że grobowce budowano mniej więcej pomiędzy 3700 a 3300 lat przed naszą erą. Na terenie Kujaw mamy datowanych grobowców C14 kilka, z czego w ostatnim czasie również moje badania w Gaju, gdzie udało mi się określić wiek dwóch pochówków, czyli datować kości ludzkie bezpośrednio z pochówków, wskazują, że najczęściej megality budowano około połowy czwartego tysiąclecia. Megality wznoszone były na planie wydłużonego trójkąta. Sięgały do 15 metrów szerokości i 150 metrów długości. Jak pozyskiwany był materiał do ich budowy, szczególnie kamienie ważące i po kilka ton, które musiały być transportowane być może nawet z odległości kilku kilometrów, ciągle pozostaje zagadką. Te kamienie trzeba było gdzieś znaleźć, one nie leżały gotowe do budowy. Trzeba było je czasami wykopać, zagłębione na metr, dwa w ziemię, trzeba było je wykopać i przetransportować na miejsce budowy. Zapewne samo gromadzenie tego materiału budowanego trwało wiele miesięcy. Siła pociągowa wołów była tu wykorzystywana do transportu tychże kamieni, czasami w dalszej okolicy. I są też na to dowody archeologiczne, bo zachowują się czasami pod niektórymi nasypami grobowców, bo powiedzmy kolejny. Ślady może nie po wozach, bo zapewne ówczesne wozy, które wtedy już istniały, miały zbyt słabą konstrukcję, żeby udźwignęły te ważące po kilka ton kamienie, ale możemy sobie wyobrazić, że te kamienie były przyciągane na jakichś saniach, włókach. Właśnie w miejsce, gdzie te grobowce były budowane, to właśnie te wielkie głazy tworzyły ich obstawy. Czyli ten kształt trójkątny był wyznaczany przez wielkie głazy ustawiane jeden przy drugim, w sposób zwarty, bardzo blisko siebie. Te głazy były starannie dobierane, ustawiane gładszą powierzchnią na zewnątrz, bo ta powierzchnia wewnętrzna była widoczna, wewnętrzna nie, bo tam budowano wielki nasyp kamienny i ziemny. Starano się także dopasować wierzchołki tych kamieni, tak aby te największe głazy stały właśnie w czole grobowca, w tej części szerszej, skierowanej z reguły na wschód.
I od tej części, tej najwyższej, czyli czoła grobowca, wierzchołki tych głazów stopniowo opadały w kierunku tego ogona, czyli tego końca węższego, czyli tej części zachodniej. W miarę możliwości właśnie te kamienie wyższe wkopywano troszeczkę w głąb ziemi, aby je wyrównać. Niższe z kolei stawiano na jakichś kamiennych małych podkładkach, aby je troszeczkę podwyższyć. W Wietrzychowicach, gdzie profesor Konrad Jerzdecki rekonstruował w latach 30. pierwszy grobowiec, dość szczegółowo policzył elementy, ile ton kamieni, ziemi i różnych innych rzeczy trzeba zgromadzić. Jest to zadanie na pewno na sporą grupę ludzi. Pytanie jest, w jaki sposób zgromadzono na przykład 400 czy 600 głazów kamiennych, każdy waży po kilka ton, ponieważ grobowiec składa się właśnie z takiej liczby głazów. Są też tak zwane świątynie grobowe, które wewnątrz grobowców były wstawiane bardzo często. W kamieniach tego czoła grobowca w środku była mała przerwa, przez którą się wchodziło do świątyni grobowej, a dopiero dalej za tą świątynią w kierunku zachodnim znajdował się sam grób tego głównego, centralnego zmarłego, którym był zawsze mężczyzna. Świątynie grobowe lokowane były w czole grobowca, od wewnątrz. To są konstrukcje z reguły kwadratowe, budowane z drewna, ale w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. To mogły być budowle słupowe, sumikowo-łądkowe albo zrębowe. Z reguły w środku znajduje się jeden słup pionowy, na którym pewnie oparta była konstrukcja dachu. Bardzo starannie było wykonane i także i klepisko, czyli jakby taka podłoga wykonana z gliny, czasami nawet ta glina była wypalana. We wnętrzu takiej świątyni właściwie nie zachowało się nic poza samą konstrukcją i z reguły jamą na środku, w której jest tylko troszeczkę resztek węgla drzewnego. A więc można się domyślać, że te świątynie grobowe służyły do jakichś obrzędów, które odbywały się w trakcie obrządku samego pogrzebowego, jak i może później, kiedy jakieś ofiary składano w późniejszych czasach właśnie tym zmarłym pochowanym wewnątrz tych grobowców. Grobowiec użytkowano bardzo długo. Tutaj znów mam przykład z własnych badań, gdzie odkryłem w Gaju relikt budynku takiego kultowego w czole grobowca, do którego można było wchodzić, bardzo podobnego jak odkrył profesor Chmielewski w latach 50. I w wyniku datowania te 14 reliktów tego budynku, spalonego również, drewnianych, wskazuje na bardzo długie funkcjonowanie i przebudowy tego budynku. Najmłodsza przebudowa, właściwie odbudowa, była przynajmniej 200-300 lat po okresie pochówków, które są pod nasypem. I to jest perspektywa czasu też funkcjonowania tej społeczności i zajmowania się tymi grobowcami. Można się spodziewać, że te grobowce megalityczne, cmentarzyska złożone z kilku, czasami kilkunastu takich obiektów megalitycznych, stanowiły wręcz takie sakralne centra, centra religijne dla całych mikroregionów osadniczych, czyli dla kilku osad w całej okolicy. Świadomość nakładu sił i środków, jakich trzeba było użyć do powstania megalitów, przez całe wieki budziła i budzi podziw do dziś. Według legend, którymi ludzie starali się tłumaczyć przez tysiące lat to, co niepojęte i niezrozumiałe, megalityczne kamienno-ziemne formacje zostały zbudowane przez olbrzymów jako miejsce ich ostatniego spoczynku. Jak w każdej legendzie, tak i w tej o grobowcach olbrzymów jest ziarno prawdy. Gigantyczne budowle, zwane z racji wielkości też polskimi piramidami, były w rzeczywistości miejscem pochówku, tyle że nie olbrzymów, a zwykłych ludzi, choć nie do końca takich zwykłych. To jest też fascynujące, że wszystkie te konstrukcje kamienne, te wielkie grobowce były tak naprawdę de facto budowane tylko i wyłącznie dla jednego człowieka. Nie wiemy, kim on był oczywiście, ale możemy się tylko domyślać, że to musiała być jakaś wybitna jednostka, jakiś lider ówczesnego społeczeństwa, ówczesnej grupy ludzkiej, a więc zapewne jakiś być może naczelnik takiego plemienia, wybitny wódz, jakiś kapłan. Ale w każdym razie jakaś taka bardzo wybitna, wyróżniająca się jednostka. Osoby, które były w tych grobowcach chowane, to tak naprawdę te wybitne jednostki to byli mężczyźni.
właśnie tylko mężczyźni. Mężczyźni z reguły w takim starszym albo nawet bardzo podeszłym wieku, jak na neolit, czyli myślę tutaj o jakimś takim przedziale 40-50 lat. Czyli to byli dojrzali mężczyźni, wyposażeni z reguły bardzo ubogie jakieś materiały, ubogie źródła archeologiczne. Niewiele im wkładano w tą drogę w zaświaty, ale to z reguły to były przedmioty tak zwanego prestiżu, prestiżowe. A więc na przykład jakiś topór z guzikowatym obuchem, albo sztylet krzemienny, albo sztylet miedziany. Główny grób zawsze był budowany na osi symetrii tego grobowca, zawsze w tej części szerszej, czyli tej wschodniej, przy czole grobowca. Zmarły był ukierunkowany dokładnie tak samo jak cały grobowiec, czyli grobowiec z kierunku wschód-zachód, zmarły również nogami na wschód, głową na zachód. Także samego zmarłego otaczała mała, czasami albo większa obstawa kamienna, czasami bruk kamienny, na którym on spoczywał. Czasami sama jama grobowa była też przykryta brukiem kamiennym. W każdym razie ten kamień tutaj zawsze występuje. Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek grób ludności kultury Pucharów Lejkowatych bez jakiegoś elementu wykonanego z kamienia. Można by wręcz sądzić, że kamień był po prostu wręcz nieodłącznym atrybutem takiego grobu. Można powiedzieć, że był częścią tej całej idei jakby religijnej tej ludności. Możemy się oczywiście domyślać dlaczego. Do dzisiaj kamień jest symbolem nieśmiertelności, niezniszczalności, pewnej trwałości. Czyli być może to są te cechy, których jakby życzono temu zmarłemu, który miałby się może odrodzić gdzieś w zaświatach i właśnie dysponować właśnie tą niezniszczalnością czy nieśmiertelnością. Zdaniem archeologów grzebalny charakter budowli megalitycznych nie był jedynym ich przeznaczeniem. Kto wie, czy to inne przeznaczenie megalitu nie było dla ich budowniczych dużo ważniejsze, niż może nam się z pozoru wydawać. Archeolodzy wysuwają przypuszczenie, że jedną z takich funkcji megalitów był sygnał, który wysyłali do innych ówczesnych społeczności, świadczący o ich sile i jedności organizacyjnej. Każda władza polityczna zostawia po sobie budynki. I te budynki, a szczególnie grobowce, są potężne. One są przede wszystkim symbolem jedności tej społeczności. Ta społeczność jest scementowana ideologicznym systemem sterującym, w którym dla grobowców megalitycznych jest miejsce centralne, najważniejsze. Jeżeli ktoś widział z daleka potężne grobowce na linii horyzontu wokół wioski, to znaczy, że ta wioska posiada tyle członków społeczności, czyli mężczyzn, że stanowi to potężną siłę militarną i należy się z tą siłą militarną liczyć. A oprócz tego oczywiście jest ta druga część, czyli potężna siła magiczna, przekroczenie których może grozić śmiercią. Istnieją też i inne teorie. Badania, które były przeprowadzone na terenie północnych Niemiec, pokazały z kolei, że tego rodzaju obiekty były budowane wzdłuż jakichś szlaków handlowych. Także wydaje mi się, że dopiero mając w miarę pełną wiedzę na temat tego, ile tych obiektów było, w połączeniu z jakimiś analizami osadniczymi, dopiero będziemy w stanie powiedzieć, jaka funkcja, poza tą funkcją funeralną, jaką funkcję możemy megalitom przypisać. Wydaje mi się, że nie musiały pełnić jednej roli. Tutaj możemy na wielu płaszczyznach grobowce megalityczne interpretować. Setki, jeżeli nie tysiące w skali dzisiejszego obszaru Polski megalitycznych grobowców, szczególnie w XIX i XX wieku, uległo bezpowrotnemu zniszczeniu. To też cieszy fakt, że w ostatnim czasie, dzięki najnowszym zdobyczom nauki, lotniczemu skaningowi laserowemu, w lasach na wschód od wsi Góry, na pograniczu gmin Wilczyn i Ślesin w powiecie konińskim, odkryto kilkanaście nowych, wyraźnie widocznych megalitów. Jest to najlepiej zachowane cmentarzysko tego typu w Wielkopolsce i prawdopodobnie już ostatnie tak wielkie, które udało się odkryć na terenie kraju. Na terenie kilku gmin, Klecze, Wilczyn, Ślesin, mamy blisko 600 stanowisk tej kultury. Cmentarzysko w górach jest jednym z bardzo wielu prawdopodobnie, które kiedyś istniały tu na naszym terenie. W
XIX wieku Raczyński w Esponie Wielkopolski pisze o 150 takich grobowcach w okolicach tylko Kleczewa, które on tam widział. Niestety bliżej nie wiemy, w którym miejscu to było. No do naszych czasów dotarło ich bardzo niewiele. I tym cenniejsze jest to znalezisko właśnie tego cmentarzyska w górach, gdzie w tej chwili mamy 14 grobowców zachowanych do wysokości 1,5 metra, nawet więcej. Miejscami nawet, jak wykazały nasze badania sondażowe, zachowały się kamienie obstawy. I stąd właśnie padł pomysł, żeby cmentarzysko wpisać do rejestru zabytków, jako że jest to ostatni na naszym terenie. I trzeba to ochronić dla przyszłych pokoleń, dla przyszłych archeologów, dla przyszłych badaczy, którzy będą może mieć lepsze metody, lepsze instrumenty badawcze. A póki co na razie niech to sobie czeka do lepszych czasów. Osady bezpośrednio związanej z tym cmentarzyskiem na razie jeszcze nie mamy, jako że to jest teren leśny, to jest wszystko zarośnięte w promieniu kilkuset metrów naokoło tego cmentarzyska, ale już na polach wokół tego lasu w górach to jest całe mnóstwo stanowisk. Zresztą nie tylko osad, bo i cmentarzysk, bo podobne cmentarzysko niestety zupełnie zniszczone w samym Ościsłowie, to jest w odległości kilometra od cmentarzyska w górach. Osada w Szyszynku, która była kopana paręnaście lat temu i tam jest też cmentarzysko zwykłych ludzi, nie jakichś tam wodzów, którym stawiano te grobowce, no to jest niecałe 1,5 kilometra. Tych takich pomniejszych śladów osad tam jest kilkadziesiąt wokół tego lasu. Także widać, że to był teren intensywnie zasiedlany przez wiele, wiele, wiele pokoleń i prawdopodobnie dlatego tyle tych grobowców tam w jednym miejscu jest, bo to jedna z teorii głosi, że jeden grobowiec to jest jedno pokolenie tych mieszkańców tam okolicznych. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że jakiś czas temu na terenie przyległym do megalitów odnaleziony został swoisty skarb archeologiczny. Do niedawna było to największe tego typu odkrycie w Polsce. Dzisiaj odnalezione naczynia możemy podziwiać w Muzeum Okręgowym w Koninie. Skarb to nie był. To był po prostu zestaw naczyń używany w gospodarstwie domowym, który tam trafił do tej jamy. Ponieważ one są w dużej części przepalone, te naczynia, ja postawiłem taką teorię, że to był umieszczony częściowo w jamie rodzaj szafy, może coś takiego, bo to widać, że tych naczyń jest tyle, że one prawdopodobnie mogły się tylko mieścić w ten sposób, żeby stały jedne nad drugim na jakichś takich półkach. I jeszcze między nimi był wstawiony kamień żarnowy, czyli to rodzaj jakiegoś takiego, jakbyśmy powiedzieli, kawęsu takiego z epoki kamienia. I to wszystko się płonęło i runęło na dno jamy i tam ponad 3,5 tysiąca fragmentów naczyń było. Ja to kleiłem chyba z 6 miesięcy. Te puzzle, wyszło 36 garnków. Kolejnym cennym skupiskiem megalitów na mapie Polski, które przetrwały do naszych czasów i które wskazują, że ludzie kultury pucharów lejkowatych zajmowali wielkie przestrzenie ówczesnego im świata, jest Pomorze Zachodnie. Na te najbardziej imponujące i przyciągające uwagę, i to nie tylko archeologów, trafiamy w Dolicach, Pomietowie, Krępcewie. Są one równie rozpoznawalne na megalitycznej mapie Polski jak te z Wietrzychowic czy Sarnowa. Znajdujemy się w miejscowości Dolice, która jest miejscem niezwykłym, jeśli chodzi o pradzieje tego obszaru. Znajduje się tu co najmniej kilkanaście zachowanych grobowców megalitycznych, które w terminologii archeologów nazywane są megalitami typu kujawskiego. Historia tego miejsca jest absolutnie niezwykła, dlatego że ten obiekt został odkryty, zarejestrowany jeszcze przed II wojną światową. Działo się to w wyniku takiej dużej akcji inwentaryzacji grobowców megalitycznych Pomorza Zachodniego, którą prowadził Ernst Sprockhoff. On odnotował właśnie, że dokładnie w tym miejscu taki obiekt się znajduje, natomiast sugerował, że on jest w dużej części zniszczony. Opisał go jako obiekt trapezowaty o długości około 50 metrów.
roku 2017 udało się doprowadzić do badań terenowych. Naszym celem było po pierwsze odsłonięcie obstawy grobowca, tak? Czyli właśnie przekonanie się, jaka jest wspomniana przeze mnie rzeczywista długość, jaki jest jego kształt, jaki jest stan zachowania. Pierwszym etapem naszych badań były badania tak zwane nieinwazyjne, badania geomagnetyczne, które bardzo ładnie pokazały nam, że ta obstawa jest rzeczywiście, że ona się znajduje, została tylko po prostu przysypana ziemią. Po badaniach geomagnetycznych podjęliśmy dalsze prace, dzięki którym całą obstawę grobowca udało nam się odsłonić. Okazało się, że jego rzeczywista wielkość jest większa niż pierwotnie zakładaliśmy, niż wspominał to Szprokhof, bo wynosi ponad 70 metrów. Obstawa zachowała się całkiem nieźle. Udało nam się pozyskać również materiał ceramiczny, czyli fragmenty potłuczonych naczyń, narzędzia krzemienne, które identyfikujemy z tak zwaną kulturą pucharów lejkowatych, tak? Czyli z tą kulturą, której przedstawiciele właśnie byli budowniczymi tych grobowców kujawskich megalitycznych. Nie wiemy do końca i uważam, że nigdy się nie dowiemy, jaka była rzeczywista ilość grobowców megalitycznych w tym regionie. Proszę sobie wyobrazić, że źródła archiwalne wymieniają, że chociażby w pobliżu miejscowości Przelewice było ich ponad 100. Niektórzy archeolodzy szacują, że na terenie właśnie Niziny Pyrzycko-Stargardzkiej tych grobowców było ponad 200. Moim zdaniem było ich znacznie więcej. Przybliżając stanowiska megalityczne na Pomorzu, nie sposób nie wspomnieć o grobowcu megalitycznym w Borkowie w powiecie sławieńskim. Znajduje się tu jedyny na terytorium Polski grobowiec komorowy, nazywany przez archeologów grobem korytarzowym. Zbudowany on został z 12 kamiennych bloków nakrytych 4 innymi wielkimi głazami. Jadąc dalej na wschód Pomorza, trafiamy nad rzekę Łupawę. Dzięki archeologom i licznym pasjonatom możemy tutaj podziwiać, co prawda mniejsze czy też krótsze od tych kujawskich czy dolickich, ale również dobrze zachowane megalityczne groby ludności kultury pucharów lejkowatych, która to kultura, dodajmy, dużo dłużej przetrwała na Pomorzu, aniżeli na obszarze dzisiejszych Kujaw czy Wielkopolski. Największym skupiskiem do dzisiaj zachowanych grobowców megalitycznych na terenie ziem polskich są właśnie te okolice dorzecza rzeki Łupawy. Tamtych grobowców jest najwięcej, jest ich przynajmniej kilkadziesiąt, zapewne około 40 zachowanych w dobrym stanie. A to wynika po prostu z tego, że tam nie ma żadnych większych osad ludzkich, tylko niewielkie wioski. Te grobowce są położone głęboko w lasach, a więc tam do dzisiaj się możemy natknąć na te grobowce megalityczne. No nietknięte, można by powiedzieć, ani zniszczeniami z końca wieku XIX, z początku wieku XX, ani także łopatą archeologa. Bo to, co dużo mówić, badania archeologiczne są badaniami po prostu niszczącymi. Grobowce megalityczne staramy się chronić inaczej. Są to tak zwane badania nieinwazyjne, czyli żeby je sondować, nie niszcząc. Możemy to troszeczkę porównać, tak jakby to było badania takie, jakie robi chirurg na przykład przy sekcji zwłok, czyli tnie człowieka, a takie badania nieinwazyjne jak chociażby USG czy rentgen. Dzięki tym metodom dowiadujemy się, co jest w środku człowieka, ale go nie uszkodzimy w żaden sposób. Czyli podobnie staramy się traktować różnego rodzaju obiekty archeologiczne. A więc tam nad Łupawą tych grobowców jest najwięcej, chociaż nie są może tak imponujące jak te wielkopolskie, kujawskie. One z reguły nie przekraczają długości 50 metrów. Przedstawione wyżej grobowce i cmentarzyska mają z całą pewnością wiele wymiarów. Na pewno także i ten duchowy. Miejsca te, choćby przez szacunek dla zmarłych, stanowią swojego rodzaju sakrum. Mówiąc o megalitach jako o miejscach pochówku, samoistnie nasuwa się pytanie, jak wyglądali ludzie reprezentujący kulturę pucharów lejkowatych, którzy budowali megality i tworzyli doskonale funkcjonującą społeczność na kilka tysięcy lat przed dobrze znanym nam cywilizowanym światem. Niestety, szczątki z grobowców nie zachowały się na tyle dobrze, aby spróbować odtworzyć czy zrekonstruować zażyciowy wizerunek męskiego przedstawiciela tej kultury.
Jedyny dobrze zachowany szkielet z tego okresu, stwarzający również możliwość rekonstrukcji twarzy, to szkielet kobiety z początku okresu kultury pucharów lejkowatych z miejscowości Osłonki, z tak zwanego grobu płaskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy tutaj dobrze zachowany szkielet kobiety reprezentującej właśnie tę kulturę pucharów lejkowatych. Stosunkowo dobrze zachowany, jak na szkielety ludzi z tego okresu, w miarę kompletny. Jest czaszka, jest większość szkieletu tułowia, szkielet kończyn, kości miednicy, bardzo ważne z punktu widzenia określenia płci, kości kończyn. Biorąc pod uwagę starcie zębów, zarastanie szwów czaszkowych, ogólny stan szkieletu, brak wyraźnie zaznaczonych przyczepów mięśni, brak jakichś zmian przerostowych, brak zmian chorobowych w kręgosłupie, takich zmian degeneracyjnych, można określić wiek tej kobiety w chwili śmierci na około 30-40 lat. Była bardzo niska, miała zaledwie 146 cm, około 146 cm wysokości ciała. Natomiast ma bardzo silnie starte zęby. I to start, zwłaszcza zęby przednie, być może związane to z przeżuwaniem jakichś, czy z obróbką jakichś materiałów za pomocą zębów, czyli tak zwane narzędziowe użycie zębów, tak to określamy w antropologii. Powszechne dzisiaj na przykład u Eskimosów. Zachowane kości miedniczne, bardzo delikatne, z taką cechą typową dla kobiety, także to jest mocno rozwartym wcięciem kulszowym. Także jest to, bez badań genetycznych mogę powiedzieć, na pewno kobieta. Tutaj na pewno się nie pomylę na podstawie morfologii tego szkieletu. W celu pokazania nam wszystkim wyglądu twarzy kobiety, przedstawicielki pierwszych rolników na ziemiach Polski sprzed blisko 6 tysięcy lat, przewozimy pieczołowicie posklejaną przez doktora Wiesława Rorkiewicza czaszkę do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wcześniej jednak poddana ona zostaje zeskanowaniu na Politechnice Poznańskiej. W pierwszym etapie dokonywany jest skaning z wykorzystaniem skanera optycznego, który pracuje z zastosowaniem tak zwanego światła strukturalnego. Polega to na projekcji specjalnego wzoru na obiekt i przez układ kamer jest ten obraz pozyskiwany i przetwarzany do postaci chmury punktów. W kolejnych etapach ta chmura punktów z wielu kierunków pomiarów jest łączona w jeden spójny model trójwymiarowy. Ten model jest wtedy już pełnym modelem trójwymiarowym powierzchni, w tym przypadku czaszki. Na tym modelu dokonujemy pomiarów porównawczych z naszym wzorem, czyli w tym przypadku naszą zachowaną czaszką, i dokonujemy weryfikacji jakości pozyskanego modelu. Poprzez nałożenie obrazów, które wykonaliśmy na początku naszego procesu, razem z modelem komputerowym porównujemy też optycznie, czy te obiekty są do siebie przystające, w ten sposób uzyskując potwierdzenie o jakości uzyskanego modelu, bowiem zależy nam na tym, żeby w procesie rekonstrukcji nie nastąpiły jakieś zniekształcenia geometryczne. W kolejnym kroku dokonujemy naniesienia specjalnych wałeczków wysokościowych, które symbolizują grubość tkanek miękkich, które są przypisane do określonych charakterystycznych punktów na czaszce. Ta procedura pozwala w dalszej części ułatwić zadanie dotyczące wykonania mięśni, poszczególnych mięśni twarzy i w dalszej części też powłoki skórnej. Po zakończeniu prac związanych ze skanowaniem 3D, dalsze prace nad odtworzeniem zażyciowego wizerunku kobiety sprzed 6 tysiącleci prowadzi dr Dorota Lorkiewicz-Muszyńska. Czaszka jest tą częścią szkieletu, która daje nam ogrom informacji o osobie zmarłej, a szczególnie w zakresie części twarzowej, która to część twarzowa jest szkieletem, podłożem kostnym dla tkanek miękkich. Możemy na podstawie właśnie części twarzowej zrekonstruować wygląd twarzy osoby. Oczywiście należy pamiętać, że to jest tylko przybliżony wizerunek osoby niegdyś żyjącej, nigdy wierne odzwierciedlenie zmarłej osoby. Oczywiście z uwagi na fakt, iż to podłoże kostne z tkankami miękkimi wykazuje
wielu częściach ścisły związek. W związku z powyższym to podobieństwo często jest wysokie. Się waha między więcej 60 a 90%. Także tutaj niejednokrotnie w postępowaniu nawet takim poszukiwawczym, dotyczącym współczesnych osób, wykorzystywana jest ta metoda na etapie właśnie typowania osób. Dlatego też niejednokrotnie metoda też wykorzystywana jest w przypadku materiałów archeologicznych przedstawicieli populacji pradziejowych do wykonania tego typu badań celem przekonania się, jak wyglądali ludzie sprzed setek tysięcy lat. I taki też był w tym przypadku nasz cel, aby odtworzyć wygląd osoby, kobiety, dorosłej, w wieku około 30-40 lat, czyli około 35 lat w chwili zgonu. Etapem końcowym jest teksturyzacja, a więc koloryzacja tej uzyskanej głowy, twarzy, osoby na podstawie czaszki. Dzięki pracy przedstawicieli nauki stajemy się świadkami niezwykle spektakularnego wydarzenia. Oto po raz pierwszy w Polsce mamy okazję zapoznać się z wyglądem twarzy kobiety sprzed bez mała 6 tysięcy lat. Przedstawicielki jednej z najstarszych kultur zamieszkujących obszar dzisiejszej Polski, kultury pucharów lejkowatych. W oparciu o poszczególne elementy morfologiczne czaszki, kości nosowe, kształtowanie szczęki, żuchwy, wyprofilowanie wyrostka zębodołowego, szczęki części zębodołowej, żuchwy, układ zębów, typ zgryzu, wyprofilowanie kości jarzmowych. Ten cały układ kostny jest dla nas tutaj podstawą do wnioskowania o wyglądzie zmarłej osoby. To są takie bezpośrednie cechy wykazujące bezpośredni związek z tkankami miękkimi, ale oprócz tego wykonujemy szereg badań dodatkowych albo tych podstawowych, pomiary, obliczenia wskaźników, na podstawie których możemy wnioskować również o pigmentacji włosów, pigmentacji oczu osoby zmarłej i w przypadku tej kobiety w oparciu o przeprowadzone badania możliwe było ustalenie z dużym prawdopodobieństwem, iż osoba cechowała się jasną pigmentacją włosów, jasną pigmentacją tęczówek oczu. Przyjęliśmy więc tej tęczówki niebieskie. Praca tego typu z tak wiekowym materiałem jest bardzo interesująca i ciekawa. Są to rzeczy niesamowite. Spotykamy się z żywą historią. Żywa ze względu na to, że jest to obiekt no, realny, fizyczny, osoba, która żyła w tamtych czasach i my odtwarzając tą twarz niejako przywracamy tamten czas. Mamy kontakt z tą osobą, oczywiście nie w sposób taki werbalny, ale ten wizerunek pozwala nam spojrzeć na twarz osób z tamtego czasu, zobaczyć jak oni wyglądali, natomiast prace archeologiczne i osób związanych z tym całym projektem pozwalają nam zrozumieć jak te osoby, jak to życie biegło w tamtych czasach, jak to wszystko wyglądało. Ludzie kultury pucharów lejkowatych żyjący na dzisiejszym obszarze Polski pozostawili po sobie prócz megalitów jeszcze jedną fenomenalną rzecz. Najstarszy na Ziemi zachowany wizerunek wozu datowany na około 4800 lat. Tego wyjątkowego odkrycia dokonał profesor Janusz Kruk z Polskiej Akademii Nauk. Naczynie o kształcie wazowatym z Pronesis. To jest nieduży garnek. Jest jednym z najważniejszych znalezisk, a może w ogóle najważniejszy. Dwojakie znaczenie ma. Po pierwsze, na dużej części tego naczynia jest umieszczony wyryty przed wypaleniem przedstawienie narracyjne zawierające kilka elementów. Bez wątpienia jest to taki, jakby to można było określić, list z przeszłości. A ktoś, kto to robił, kto to rysował, przekazał nam informację o rzeczywistości, z którą miał bezpośrednio do czynienia. Ta narracja, która jest na tym naczyniu umieszczona, składa się z rysunku drzewa szpilkowego, prawdopodobnie szachownicy pól z drogami, być może wody, a przede wszystkim czterokrotnie powtórzonego wyobrażenia wozu czterokołowego. Wozu czterokołowego, do którego zaprzężone były dwa zwierzęta, zapewne woły. Rysunek jest przedstawiony w taki sposób, który w geometrii wykreślonej nazywa się kładem. Koła są rozłożone na boki. W ramie tego wozu znajduje się jeszcze jedno takie kółko, które no, różnie jest interpretowane. Są tacy, którzy pojadą do słońca, a inni, że to jest po prostu rzucie z góry wyobrażenie jakiegoś naczynia, które było w tym wozie przewożone. Ważne to jest bardzo, dlatego że
Przede wszystkim świadczy o tym niewątpliwie, że w tych czasach stosowana była oczywiście trakcja czterokołowa, sprzężaj, do tego zapewne wołów. Zapewne musiały te tereny być również w jakiś sposób udrożnione, to nie ulega wątpliwości. No ale jest jeszcze drugi aspekt, bardzo istotny tego odkrycia, z wielu względów zapewne najistotniejszy, mianowicie datowanie tego wyobrażenia, tych wozów. One mają datę radiowęglową na podstawie oznaczenia z laboratorium w Groningen w Holandii. To jest 3520 przed Chrystusem. Data BP, to jest, czyli before present, to jest 4725 plus minus 50 lat przed czasem obecnym, czyli przed 1950 rokiem. No, trzeba odpowiednią wartość doliczyć, tak żeby się doliczyć do dni obecnych. Jest to, jak dotąd, jest to bez wątpienia najstarszy, najwcześniej na świecie datowany dowód stosowania trakcji czterokołowej. Niewątpliwie jest to jakiś zapis. Mało tego, jest to rodzaj impresji. Z tego punktu widzenia na pewno jest to rodzaj sztuki. To jest opowiadanie o rzeczywistości zastanej, to znaczy znanej temu, kto to narysował. Coś nam opowiedziano. To jest rodzaj listu z przeszłości. Pod tym względem ma to bez najmniejszej wątpliwości wyjątkowe znaczenie. Świadczy to o tym, że no, ci ludzie w tych czasach nie tylko znali transport, stosowali transport kołowy, znali, potrafili budować pojazdy, których, może to jest trochę nadużycie, ale tylko trochę, których podstawowe rozwiązanie technologiczne przecież nie jest wiele inne niż dzisiejszych pojazdów czterokołowych, prawie można było powiedzieć samochodu. Jest rama, jest układ kierowniczy, są cztery koła, zapewne w jakiś sposób na jakichś osiach zawieszone. Na ten temat trudno tutaj cokolwiek dokładnie mówić, no bo nie mamy tego rodzaju szczegółów w rysunku. Zatem pod tym względem, pod względem technicznym opowiedziano tutaj wiele i wiele też można sądzić na temat pewnego rodzaju zaawansowania technologicznego tamtych ludzi. Podsumowując wypowiedź profesora Kruka, trzeba z naciskiem wskazać, że to wyjątkowe znalezisko, jakim jest waza z Bronocic, wskazuje, że na ziemiach polskich wozów do transportu używano już blisko 5000 lat temu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jako dowód stosowania trakcji czterokołowej, czyli używania wozu czterokołowego w zaprzęgu, chodzącego, jeżdżącego w zaprzęgu, no to ma oczywiście bardzo duże znaczenie dla badań nad historią cywilizacji tej części świata. Kultura pucharów lejkowatych to epoka kamienia. Jak długo musiało trwać ścięcie jednego drzewa przy użyciu prymitywnej kamiennej siekiery? Drewniano-kamienna konstrukcja nie mogła być trwała, a neolityczny drwal nie mógł używać całej swojej siły, aby nie uszkodzić narzędzia, które z niemałym trudem zostało skonstruowane. Dlatego praca nawet przy niewielkim drzewie zajmowała mu pewnie wiele godzin. A ile drzew trzeba było ściąć, aby pozyskać surowiec do budowy domu? O karczowaniu drzew pod rozrastające się uprawy, czy nierealnym wręcz z naszego punktu widzenia ścięciu potężnego drzewa na łódź dłubankę, że tylko wspomnimy. Ilość trudu i fizycznego wysiłku włożonego w tę pracę pozostawmy ocenie widzów. Ta praca nie byłaby możliwa lub byłaby jeszcze trudniejsza, gdyby nie krzemień. Kto pierwszy zauważył, że rozłupany krzemień nie tylko pomaga krzesać ogień, ale ma też niezwykle ostre i twarde krawędzie pozwalające na cięcie czy rąbanie, pozostanie na zawsze tajemnicą. Krzemienie noszące ślady obróbki są odnajdywane w każdej odkrytej osadzie. Osady, które znajdowały się daleko od miejsc jego występowania, wchodziły w jego posiadanie na zasadzie wymiany handlowej.
przestrzeń uprawowa była otoczona szczelnie lasem. Oczywiście ten las trzeba było wykarczować. Kultura pucharów lejkowatych stosowała do tego narzędzia i krzemienne, i kamienne w postaci różnego rodzaju siekier i toporów. Szczególnie produkcja dużych siekier z krzemienia wymagała rozwoju kolejnej umiejętności, a więc kopalnictwa krzemienia. Ludność kultury pucharów lejkowatych odnalazła doskonałej jakości złoża krzemienia pasiastego w dzisiejszych Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Kopalnie, bo to jest zabytek klasy światowej. Pole eksploatacyjne ma 78,5 hektara, długość prawie 4,5 kilometra, szerokość w niektórych miejscach ponad 200 metrów. To jest największe miejsce wydobycia krzemienia, jakie w tej chwili archeolodzy odkryli na świecie. Początek eksploatacji krzemienia w naszych kopalniach to połowa IV tysiąclecia przed Chrystusem, czyli czasy kultury pucharów lejkowatych, i potem dalej rozwijały się przez przynajmniej następne 1000 lub nawet więcej lat do początków epoki brązu. Surowcem wydobywanym tutaj był krzemień pasiasty, który pewnie już w tamtych czasach, albo może nawet wcześniej, wzbudził zainteresowanie ludzi do tego stopnia, że sięgali po niego na znaczną głębokość. Służył do produkcji narzędzi, jak to archeolodzy nazywają, rdzeniowych przede wszystkim, czyli narzędzi tnących, rąbiących, głównie ostrzy siekier i dłut. Wydobyty z podziemi był obrabiany bezpośrednio w pracowniach, które znajdowały się w sąsiedztwie szybów. No i ewentualnie koniec obróbki, czyli tak obróbka końcowa, docelowa, gładzenie, szlifowanie mogło się też odbywać na terenach osad, które były zlokalizowane no nie tutaj, tylko w odległości kilku, kilkunastu kilometrów od kopalń. Głównym produktem wytwarzanym z krzemienia pasiastego była siekiera. No, najczęściej robiło się ją w ten sposób, że dużą konkrecję krzemienną dzielono na mniejsze fragmenty. Archeolodzy nazywają je kromkami, takie równoległe, które już pozwalały na stworzenie formy czworościennej, ponieważ te siekiery typowe dla kultury pucharów lejkowatych były siekierami o czterech ścianach, czterech bokach pod kątem prostym się zbiegających. Siekiery wytwarzane z krzemienia w bardzo dużym stopniu pozwalały na rozwój ówczesnej cywilizacji, przyczyniały się do tego, że ludzie mogli zajmować nowe obszary pod uprawę, budować domy z użyciem drewna. Obróbka drewna poszła bardzo do przodu, także na pewno była ważnym elementem w rozwoju cywilizacji ówczesnej. Siekiery same w sobie na pewno stanowiły jakieś dobro materialne, które można było wymienić, które można było kupić, sprzedać, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, i na pewno swoją cenę, swoją wagę miało w społeczeństwie tamtejszym. Te siekiery tutaj wyprodukowane były eksportowane na znaczne odległości. Przyjmuje się taką standardową do 600, 650, 60 km, czyli dzisiejsze tereny, powiedzmy, całej Polski plus części krajów sąsiednich, bo i w Niemczech północno-wschodnich znajduje się te narzędzia i u naszych sąsiadów na południu, i w Czechach, i na Słowacji. Na zachodniej Ukrainie również jakieś pojedyncze znaleziska. Był prawdopodobnie transportowany szlakami rzecznymi. W taki sposób pewnie dostawał się na Kujawy. Natomiast oprócz tego, no wiadomo, czasy kultury pucharów lejkowatych to są czasy, kiedy wynaleziono wóz czterokołowy. Być może istniały już szlaki lądowe. I być może ten transport odbywał się również szlakami lądowymi. W okresie neolitu udoskonalono nie tylko transport, orkę i sposób ścinania drzew. O ile wycinka drzew, orka czy transport kamieni były czynnościami wymagającymi przede wszystkim siły, pomysłowości i determinacji, o tyle do tworzenia wyrobów codziennego użytku i podnoszenia jakości życia, jak narzędzi tnących, noży czy sierpów, naczyń ceramicznych, ozdób, ubrań czy broni w postaci łuków,
Potrzebna była zręczność, cierpliwość i wiedza. To ugrupowanie stanowi jeden wielki fenomen. Do końca nie wiemy, co się dzieje wśród tych ludzi. Wiemy jednak, że oni niesamowicie wręcz wyróżniają się na tle innych. Jeśli chodzi o rzemiosło, było ono zdecydowanie bardzo istotnym aspektem życia, bo generalnie człowiek, żeby żyć, potrzebował jedzenia, miejsca do spania i ewentualnego zabezpieczenia przed zmianami temperatury. A w tym momencie każda dodatkowa aktywność, każda rozwijana umiejętność była tak naprawdę utratą czasu. Jakby nie spojrzeć, jeśli chodzi o taką podstawową egzystencję. Z kolei w przypadku rozwoju takiej kultury duchowej, materialnej, ulepszenia jakości życia, no to każda dodatkowa czynność, czy staranne lepienie naczyń, czy wytwórczość tekstylna, czy odpowiedni sposób polowania, wykonywania tych wyrobów z miedzi, ozdób, z muszli, z różnych możliwych surowców, jakie były dostępne, to jest poświęcenie swego czasu na jakiś taki rozwój umysłowy, na stworzenie czegoś nowego, rozwijanie umiejętności, które w teorii nie są potrzebne, a które w praktyce dają taki nowy, lepszy model życia, dzięki czemu ci ludzie nie są prymitywni, jak nam się wydaje do tej pory, ale są podobni do nas w pewien sposób. Są kreatywni, są pomysłowi, nie chcą poprzestawać na tym, co mają, chcą czegoś więcej, dążą do czegoś, co jest dla nich teoretycznie nieosiągalne, a praktycznie okazuje się, że jest to możliwe. Kwestia wysiłku i chęci. I właśnie w kulturze pucharów lejkowatych widać to bardzo dobrze. Naczynia o kształcie lejków, od których wzięła nazwę cała formacja kulturowa, ówcześni ludzie tworzyli z gliny wraz z domieszkami na dwa sposoby. Pierwszy polegał na wydrążeniu kciukami w grudzie gliny dziury, a następnie uformowaniu naczynia przez podnoszenie gliny wokół niej. Druga metoda to zwijanie długiego wałka gliny w spirale po to, by ścianki garnka tworzyły się równomiernie. Uformowanie naczynia było niezwykle trudne. Musiało mieć ono równe i gładkie ścianki, gdyż inaczej łatwo mogło ulec zniszczeniu. Aby było trwałe, należało je też odpowiednio wypalić. Musiano robić to metodą prób i błędów, ale odkrywane dzisiaj artefakty świadczą o tym, że już ponad 5000 lat temu wytwarzano na ziemiach polskich funkcjonalne i trwałe naczynia gliniane, które były nieodzownym elementem codziennej egzystencji. Najlepszym przykładem są te prezentowane już z muzeum w Koninie. Te słynne puchary lejkowate, w teorii nie było potrzeby, żeby one miały bardzo mocno rozchylone szyjki, jednakże w jakiś sposób człowiek pradziejowy chciał się w ten sposób wyróżnić, chciał pokazać, co potrafi. Także to ugrupowanie jako pierwsze tak naprawdę wprowadza tutaj na Niżu Polskim bardzo duże naczynia o charakterze zasobowym, które służyły do przechowywania żywności. I w tym momencie widać jakąś taką przemyślenie, planowanie pewnych działań, tak żeby można było na przykład ziarno przechować na kolejny rok, zabezpieczyć przed szkodnikami. Dodatkowo mamy figurki baranów, które miały znaczenie kultowe, wykonywane również z wielką starannością, oddaniem cech anatomicznych zwierzęcia, nawet jego wyglądu poprzez odciskanie fragmentów sznura, które miały imitować futra, a które również miały znaczenie kultowe. O rozwoju kulturowym tej ludności mogą to świadczyć chociażby pierwsze wyroby z metalu, które się wtedy pojawiają. Oczywiście ta miedź była wydobywana nie na naszych terenach, bo dzisiejsze źródła miedzi nie były znane w Neolicie. Ta miedź była sprowadzana z terenu Siedmiogrodu albo ze wschodnich Alp. Tam była wydobywana, wyrabiana, ale tutaj trafiała na nasze tereny i była użytkowana. Najbardziej popularne w kulturze pucharów lejkowatych wyroby z miedzi to były siekiery. Płaskie, niewielkie siekiery miedziane, ale także i ozdoby. I znowu mamy takie jedno spektakularne znalezisko, a mianowicie tak zwane wołki z Bytynia, z wołki z Bytynia koło Szamotu. Jest to jedyne tego typu znalezisko właściwie z całej Europy. To jest kolejny dowód na znajomość tego sprzężaju, czyli zaprzęgania wołów do jarzma. Są to figurki dwóch wołów,
które pierwotnie były połączone właśnie jakąś konstrukcją, też miedzianą, zapewne jarzmem. Wołki te mają otwory w bokach, czyli zapewne coś ciągnęły, niestety to, ten element się nie zachował. W każdym razie sama ich obecność tutaj, razem z takimi siekierami miedzianymi, świadczy o tym, że ludności kultury pucharów lejkowatych takie przedmioty były znane. To raz, że były znane, z drugiej strony ludzi tych było z jakichś względów stać na to, aby te przedmioty, zapewne niezwykle cenne, zakupić, wprowadzić, bo przecież ta miedź wydobywana gdzieś na terenie wschodnich Alp, bo taka głównie trafiała do kultury pucharów lejkowatych, była bardzo cennym surowcem, bardzo rzadkim. Wyroby z tego surowca można porównać chyba dzisiaj do najdroższych ze złota czy z drogich szlachetnych kamieni. Dlatego też oczywiście ludy kultury pucharów lejkowatych musiały coś mieć na wymianę. Możemy się tylko domyślać oczywiście, co by to mogło być. Być może to był na przykład bursztyn z Bałtyku albo jakieś inne surowce. Ludzie kultury pucharów lejkowatych potrafili też pozyskiwać żywność z wody. Wytwarzali haczyki, liny i sieci, które służyły im do odłowu ryb, w które z całą pewnością obfitowały pobliskie zbiorniki wodne, jak jeziora, liczne rozlewiska czy rzeki. Ryby stanowiły doskonałe uzupełnienie ich diety o wiele tak niezbędnych im do życia składników, chociażby białka i tłuszczy, które przewyższały wartością składniki odżywcze mięsa z hodowanych przez nich świń. Przywołana w filmie uprawa ziemi czy wycinka drzew to zaledwie niewielka część ciężkiej pracy, jaką musieli wykonywać ludzie z okresu kultury pucharów lejkowatych, aby zabezpieczyć się przed głodem i zimnem, zapewniając sobie względne bezpieczeństwo egzystencjonalne. Mimo to stworzyli społeczność, która potrafiła przewidywać, planować, wytwarzać, a co najważniejsze, uczyć się i poszukiwać coraz to nowych sposobów na ułatwienie sobie życia. Znaleźli między innymi sposób, jak wykorzystywać siłę nie tylko swoich mięśni. Wykorzystywali transport kołowy. Zaprzęgli do pracy siłę pociągową zwierząt. Wprowadzili radło, orka wołami, chociaż nadal dla współczesnego człowieka niewyobrażalnie ciężka, dla nich była odkryciem, które nie tylko ułatwiło, ale zdecydowanie przyspieszyło uprawę roli i diametralnie zwiększyło plony, niezwykle poprawiając bezpieczeństwo żywnościowe całej społeczności. Kultura pucharów lejkowatych na pewno była społecznością, która na terenie Europy Środkowej w całości rozpowszechniła rolnictwo. Bez nich ten etap by był dużo trudniejszy. Dość często obserwujemy sytuację taką, że ilość i nagromadzenie tych znalezisk związanych z kulturą pucharów lejkowatych jest tak liczne, że dopiero później kultura łużycka, czyli budowniczowie biskupina, parę tysięcy lat później dorównują im liczbą znalezisk. Także z całą pewnością wiemy, że ich umiejętności rolnicze były na tyle rozbudowane i ich wiedza na temat środowiska i możliwości wykorzystania środowiska w różny, bardzo różny sposób zaowocowała pewną dynamizmem i eksplozją demograficzną, żeby zająć cały ten teren. I przez następne tysiąc lat ten miejscowy lud był podstawową społecznością mieszkającą i użytkującą cały ten teren Europy Środkowej. Prehistoria Polski jest ważna. To kulturowy ślad, który pozostawiliśmy na mapie Europy. Warto postawić sobie pytanie, czy miejsca, gdzie zachowały się megalityczne grobowce na terenie całego kraju, nie powinny stać się miejscami powszechnie znanymi i rozpoznawalnymi, tak jak Wietrzychowice i Sarnowo w województwie kujawsko-pomorskim. Dobrze zaprojektowana i wypromowana informacja o megalitach z Polski może w doskonały sposób wpisać się w europejski szlak megalitów i promować naszą zamierzchłą historię. Dzięki temu o naszych unikatowych cmentarzyskach megalitycznych już wkrótce powinien dowiedzieć się cały kraj i świat, oczywiście mając w pamięci to, kto, a może inaczej, jaka kultura je zbudowała.